Co do Multiego, to pamiętamy tą słynną gównoburzę z palcem i to było wszystko, no ale generalnie publicznie palec mówił głównie o Multim i głównie o tym, że Multim ucisnął tam w tej całej zwrotce. Tak wynikało z naszej też rozmowy. Wydaje mi się, że ja go tam trochę szypnąłem na końcu zwrotki, a generalnie ja nie musiałem robić numeru z Multim i dobrze wiedziałem, co mnie spotka za numer z Multim, zarówno ze strony słuchaczy takich, którzy mnie nie lubią i wykorzystali to jako wodę na młyn, i nawet mojego słuchacza, którzy powiedzieli: o, Wawru, wypalam teraz twoje płyty na ten. Ja zostałem fanem Multiego po numerze palca ze szpakiem, gdzie były tam wersy o Multim i potem cała ta historia z tym tłumaczeniem się, mówią, to Wawru, mówię ten. Ale zresztą z drugiej strony... Tak przekornie trochę. Tak, no wiesz, ja sobie lubię Hajuka w mrowisko czasami wsadzić, jak to powiedział Waldek Kasa.